Siemaneczko, stoimy teraz w naprawdę niesamowitym miejscu, a mianowicie jest to sklep z farbami. Jest to dość nietypowe miejsce, przeważnie są to różne industrialne obiekty czy tam domy mieszkalne. Tutaj mamy sklep z farbami, który został opuszczony prawie 30 lat temu, czyli możecie sobie wyobrazić, jak stare są farby. Udało mi się odnaleźć to miejsce i dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda w środku. Chodźcie ze mną. Oto i on. Sklep z farbami w Belgii. W tej chwili bardzo rozchwytywany przez francuskich czy belgijskich fotografów. Oczywiście nie zabrakłoby tutaj miejskich eksploratorów. Miejsce jest naprawdę bardzo popularne w tej chwili. Zobaczcie. Niektóre z tych farb mają 40 lat, albo nawet więcej. Zobaczcie. Przeróżne kolory. Jeszcze kilka miesięcy temu było tych farb o wiele więcej. Część po prostu została skradziona. Można o tych farbach mówić, że to prawdziwe zabytki. Tego typu farb już nie dostanie się nigdzie. Zobaczcie, regały wypełnione farbami wszelkiej maści. Hej. No, widzimy, że nie jestem tutaj dzisiaj sam. 100% będzie pani robiła zdjęcia. Hej. Hej. Oj. Pan niósł statyw. Na 100% będą tutaj robione zdjęcia w tej chwili. Zobaczcie. No to nic. Liczyłem, że będę tutaj sam i swobodnie będę sobie chodził po tym pomieszczeniu, jednak tak jak mówiłem, miejsce jest bardzo popularne. Stąd zjeżdżają się tutaj ludzie zewsząd. Wejdziemy jeszcze na strych, zobaczymy. Zobaczymy, co znajduje się u góry. Tak, widok z góry. Widzę, że na strychu również zostało dużo rzeczy. Między innymi toaleta. Widzę też tutaj kilka starych żelazek. A to najprawdopodobniej węglarka. Tak jest. Tutaj również jest podłoga przegnita, więc trzeba uważać. Nie jestem pewien, czy można chodzić po tej podłodze.
Obym tylko nie spadł na dół. Tam widzę, już są dziury na podłodze. Wiecie co? Chyba zdecyduję się zrezygnować z tego, z eksploracji strychu i przejdziemy na dwór. Pokażę wam jeszcze kilka fajnych rzeczy, które tutaj pozostały. Tutaj mamy antyczne krzesło. Pozostał nawet rower. Jednym z elementów, który przyciąga tutaj ludzi, jest również ten minibus. Można powiedzieć nawet, że kamper, zobaczcie, jest wyposażony w kuchnię, miejsce do spania. Tutaj nawet widzimy sztućce. Nie wiem, czy to nie jest niemiecka produkcja. Najprawdopodobniej tak. W tej chwili znajdujemy się w garażu, w którym pozostało również kilka ciekawych przedmiotów, między innymi takie stylowe meble. Wszystko ładnie zdobione. Tutaj mamy kolejne krzesło. Tutaj najprawdopodobniej magazyn. A, zgadza się. Z różnymi gwoździami, śrubkami. Można przejść naokoło albo i nie. Kafelki ozdobne. Tutaj również jakiś zabytkowy fotel. Dobra, pokażę wam z przodu, jak wygląda ten minibus. Zobaczcie, ile tutaj tego wszystkiego zostało. Tutaj mamy jakiś piec, najprawdopodobniej żeliwny. Przyczepka. Kolejne zabytkowe krzesło. Tutaj widzimy ten niesamowity samochód. O której w zasadzie większość fotografów teraz mówi. Oczywiście z rejonów belgijskich i francuskich. Ja jestem najprawdopodobniej tutaj pierwszym Polakiem, który dotarł w to miejsce. Może zajrzyjmy jeszcze, jak wygląda wewnątrz samochodu. $505,000 przejechane. Mógłbym powiedzieć, że nawet w niezłej kondycji jest. Tutaj biegi, hamulec ręczny.
tutaj mamy również kilka pomieszczeń jeszcze. Tutaj mógł być jakiś warsztat. Co mamy tutaj? Chyba nic. O! Czyżby to kompresor? Być może. Tutaj stara waga. Idziemy dalej. Silniki. Powiem wam, że tu w Holandii czy w Belgii bardzo dużo kupują takich samochodów, odnawiają je i wyjeżdżają nimi w niedzielę. Pochwalić się oczywiście. Co tu mamy? Kuchenka. Kilka kuchenek. Butle z gazem. Silnik. Ciekawe z czego. Zobaczcie, jaki sprzęt. Ręczna wiertarka. Kiedyś sam miałem podobną. Piecyk przedziwny. Zobaczcie. Chyba jakaś samoróbka. Do góry raczej nie będę wchodził. W oddali widzimy budynek mieszkalny. Całkiem spory, czyli będzie z niego naprawdę świetny film, który będziecie mogli obejrzeć w następnym tygodniu w piątek. A w tej chwili kończę już eksplorację i oczywiście widzimy się za tydzień. Na razie trzymajcie się, do zobaczenia.